Cześć, czwartek 28 maja 2020 roku na stadionie Energia Gdańsk. Witają Was speakerzy Lechii Gdańsk, Wojciech Kuchta oraz Marcin Gałek. Jest 19.45, za 3 dni mecz derbowy z Arką, ale my najpierw powiemy, dlaczego robimy ten program. Koronawirus dopadł polską piłkę, koronawirus dopadł, Wojtku, wszystkich nas. Nie możemy spotykać się na stadionach, nie możemy kibicować swoim ulubionym drużynom. Dlatego chcielibyśmy cyklicznie przedstawiać sytuację wokół Lechii, o tym, co w drużynie, o tym, co w piłce młodzieżowej Lechii Gdańsk, o tym, co robią też kibice Lechii Gdańsk, jak radzimy sobie z pandemią. Wojtku, co nas dzisiaj czeka w programie? Zaczynamy przed derbami, a więc nie może zabraknąć tego, który w derbach zawsze wypadał wyśmienicie, wywiad z Pawłem Buzałą, wizyta w Akademii Lechii Gdańsk, top 10 derbowych bramek Lechii, oraz niespodzianka, pokażemy Wam, jak kibice, jak gdańszczanie trzymają kciuki za Lechię w derbach. A rozpoczynamy od tego, co mówiliśmy w niedzielę 17.30 tu na stadionie Energa Gdańsk. Biało-zieloni podejmą Arkę Gdynia. Wszyscy będziemy oglądali to przed telewizorami. Ja pochwalę się, że będę miał okazję zobaczyć to na stadionie i wszyscy trzymamy kciuki za biało-zielonych. Zaczęliśmy od spotkania z Pawłem Buzałą. Zobaczcie nasz materiał. Jesteśmy na stadionie Energa Gdańsk. Moim gościem jest Paweł Buzała. Paweł Buzała, a to znak, że zbliżają się wielkie derby Trójmiasta Lechia Arka. W najbliższą niedzielę o 17.30 wszyscy siądziemy przed telewizorami, będziemy wspierać biało-zielonych. Paweł, jesteś nieprzypadkowo pierwszym gościem magazynu Głosem Speakerów. Czemu? Jesteś pierwszym, jednym z pierwszych skojarzeń z derbami, z meczami Lechia Arka. Ludzie na hasło derby Lechia Arka wymieniają w pierwszej trójce na ogół właśnie Ciebie. Witam Cię na stadionie Energa Gdańsk. Ja dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Na pewno jest to fajne dla mnie, że ludzie rozpoznają mnie i darzą sympatią, że grałem tu w Lechii i na poziomie ekstraklasy i nie zapleczu. Na pewno te mecze derbowe to coś było wyjątkowego i ja jakąś tam cegiełeczkę dołożyłem, że kibice mogli się cieszyć razem z nami po tych wynikach i zwycięstwach i moich bramkach. Na pewno mam duży szacunek do klubu, do kibiców i oby w niedzielę był podobny wynik chociażby w pierwszych derbach, w których ja strzeliłem bramkę po powrocie do ekstraklasy. I tego myślę, że każdemu życzę, kibicowi, piłkarzowi i całemu klubowi, żeby cały czas te derby były dla Trójmiasta, dla Lechii. Ja kilka słów o Pawle. Paweł to przede wszystkim najskuteczniejszy w historii Lechii piłkarz w Pucharze Polski. Strzeliłeś 10 goli, jesteś królem strzelców edycji Pucharu Polski sezonu 2007-2008, wtedy strzeliłeś 6 goli. Dołożyłeś jeszcze w innych edycjach 4 gole, jesteś najskuteczniejszym lechistą w historii w Pucharze Polski. W sezonach 2006-2007 i 2007-2008 Paweł dołożył dużą cegiełkę do tego, że Lechia walczyła o awans. Najpierw niewiele zabrakło, a rok później, dzięki fantastycznej wiosnie właśnie Pawła, Lechia awansowała, wygrała zaplecze Ekstraklasy, awansowała do Ekstraklasy. Paweł, na zapleczu Ekstraklasy były dwa mecze derbowe, w których wchodziłeś jako zmiennik. Lechia tam nie strzeliła żadnej bramki. Za to już w Ekstraklasie było to zupełnie inaczej i historia zaczęła toczyć się zupełnie innym kołem. Do tej pory Lechia nigdy nie przegrała z Arką. W pierwszym historycznym meczu, to był piątek, wieczorem 3 października 2018, 64 minuta i też strzeliłeś bramkę. Powiedz mi, pojechaliście tam bez nas, bez kibiców Lechii, bo takie warunki postawiono wówczas w Gdyni. I powiedz nam, jak to było, bo to później niosło Was, wyście przerwali jakąś taką niemoc i troszeczkę w górę poszedowaliście. Na pewno tak, to był taki mecz, w którym ja te pierwsze derby zapamiętam do końca życia, bo to były, można powiedzieć, takie prawdziwe derby z prawdziwego zdarzenia. Ja pierwszy raz takie coś jako piłkarz przeżyłem, dlatego ta atmosfera, ta niechęć rywala, ale taka niechęć rywala, która nas budowała. Piłkarzy, sam przejazd autobusem z Gdańska do Gdyni, to już było czuć tą atmosferę, czuć w cudzysłowie nienawiść kibiców Arki. Na pewno było to budujące jeszcze sam wynik. To, że ja strzeliłem bramkę, na pewno to się zdarza raz na jakiś czas albo raz w życiu i na pewno cieszę się, że to na mnie trafiło, ale też myślę, że cały zespół wtedy po tym meczu odżył i poczuł taką, można powiedzieć, moc, że możemy grać lepiej i na pewno to był trudny sezon, bo pierwszy sezon po awansie do Ekstraklasy zawsze jest trudny i to każdy Beniaminek, który gra w Ekstraklasie po awansie, ma problemy. My te problemy mieliśmy, ale na szczęście
koniec końców też drugi mecz derbowy przyczynił się do tego, że tej ekstraklasie się utrzymaliśmy, a później to już wszystko toczyło się swoim torem. W drugim meczu też strzeliłeś bramkę, to było na 2-0. Później Arka jeszcze strzeliła bramkę, ale koniec końców Lechia wygrała 2-1. Jakieś wspomnienia z tą bramką? Wspomnienia na pewno to też było takie, że byliśmy w głębokim dołku, bo przejął nas wtedy trener Kafarski i mieliśmy też taką niemoc z wynikami, nie wygrywaliśmy mecze, a przyszła Arka i po prostu zaczęliśmy też, uwierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie się utrzymać w tej ekstraklasie. Na pewno drugą, pierwszą bramkę dołożył Piotrek Wiśniewski, który też jest, można powiedzieć, ja się nie uważam, tak, Piotrek to jest legenda tego klubu, także cieszę się, że się razem z nim strzeliłem tą bramkę i na pewno było to coś, dodatkowo taki smaczek, że co pół roku udało się w jednym sezonie strzelić dwie bramki. Myślę, że to jest taki nie lada wyczyn dla zawodnika, który dopiero wchodził do tej ekstraklasy. Paweł, jeszcze dzięki twojej bramce tej z jesieni nauczyliśmy się, jak celebrować zwycięstwa. Już później po każdym meczu derbowym kibice przyjeżdżali na Traugutta, czekali na autokar, czekali na zawodników. Dla was to pewnie było budujące, bo zwycięstwo na terenie lokalnego rywala, ale już wiecie, że wracacie na stadion. Wtedy to było pierwszy raz, później to już było cykliczne i te kilkaset do ponad 1000 osób czekających z racami, te śpiewy, to szaleństwo. Przecież to trwało do późnych godzin nocnych. Na pewno tak. I tak jak mówiłem, te pierwsze derby właśnie ze względu na tą atmosferę, jak jechaliśmy na stadion, sam mecz, później powrót też na Traugutta. Na pewno ja byłem w szoku, jak to było mega ważne dla kibiców i ten wynik. Ile oni czekali na to zwycięstwo nad lokalnym zespołem tu w derbach. Dlatego na pewno po tym dniu poczułem tak, że to jest mega, mega radość dla kibiców, bo nie mogli przyjechać, ale przyjechali nam podziękować na Traugutta i na pewno to było coś fajnego, które naprawdę ja miło wspominam i zapamiętam do końca życia. Wtedy cię kreowano nawet na prezydenta Gdańska. Był taki plakat Paweł Buzała na prezydenta. Ja powiem tak, niewykluczone, że gdyby w ciągu 2 tygodni miały być te wybory i trzeba by było zebrać kilka tysięcy podpisów, to byśmy te podpisy zebrali. Co by było dalej, już nie chcę, nie pchajmy się w politykę. Na pamiątkę też mam ten plakat w domu, także dostałem od pana Zbyszka z muzeum na pamiątkę. Coś fajnego, niektórzy mogą się z tego śmiać, ale ja uważam, że to jest jakiś szacunek do piłkarza ze względu kibiców i pana Zbyszka, który to też w jakimś sensie to sprokurował, także na pewno coś takiego fajnego, bo zawsze to coś przyjemnego na serduszku, że po takim meczu kibice cię doceniają. I Paweł Buzała wtedy przeszedł już do takiego panteonu osób rozpoznawalnych. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Paweł, w drugiej lidze miałeś też słabsze momenty. Gdzieś niektórzy narzekali. Dyżurnych dwóch do narzekania to był Buzała i Rogalski. To byli ci, którzy zepsuli, oni nie potrafią tam cuda. A następnie nadeszła właśnie przyszedł do Gdańska Dariusz Kubicki, trener. I wiosna 2008, Lechia wędrująca do Ekstraklasy. I mecz bodajże w Poznaniu albo jakiś następny, gdzie ciebie zabrakło za kartki albo za kontuzję. W jednym meczu i wtedy był dramat. Ludzie mówili, jak to nie ma Buzały, to jak my mamy wygrać? Ja ci to wtedy powiedziałem, Paweł, gratuluję ci, bo z osoby, którą niektórzy gdzieś popychali, uznawali, że to jesteś nieudany albo nie taki, nagle mówili, o Jezus Maria, jak nie ma Buzały, to nie wyobrażam sobie, jak mamy grać. Ale przejdźmy dalej, derby. Kolejny sezon, inauguracja, mecz z Arką, wygrany 2-1, twój szwagier, Karol Piątek, strzelił wtedy dwie bramki. Ty pojawiłeś się na boisku w 79 minucie. Miałeś jakiś żal, czy to w życiu piłkarza nie ma znaczenia, że facet, który przesądza losy meczów z Arką, nagle ląduje na ławce rezerwowej? Nie mam nigdy do nikogo żalu. To, co było, to trzeba zostawić z tyłu. Tak? To był kolejny sezon, kolejny mecz, także ja się cieszyłem też ze zwycięstw Lechii nad Arką, bo trzymaliśmy tą serię bez porażek. Takie były decyzje trenerów i ja nie mam urazy do nikogo, czy nie grałem. Ważne jest zwycięstwo. Przede wszystkim musimy pamiętać, że to jest drużyna, nie jeden Buzała. A ja fajnie, że mogę dołożyć cegiełkę w każdym kolejnym meczu derbowym i obłędnie, czy to ja strzelałem, czy ktoś inny, na pewno cieszyłem się ze zwycięstwa.
i dołożyłeś swoją cegiełkę, tym razem nie w postaci gola. Kolejny mecz w Gdyni, kolejne zwycięstwo 2-1, 6 minuta meczu. Piotr Wiśniewski przyjął piłkę, podał do ciebie, ty bokiem wszedłeś w pole karne prawą stroną i wyłożyłeś jak na tacy Kubie Zabłockiemu. To była twoja asysta, ale Kuba miał po prostu piłkę dograną. Naprawdę sztuką było tego nie trafić, chociaż niektórzy mogliby nie trafić. Kuba trafił, chwała mu za to, więc nie tylko gole, też asysty. No tak, na pewno, to też cieszyło, bo to była taka fajna asysta, gdzie naprawdę Kuba świętej pamięci mi dziękował za tą bramkę, bo powiedział, że to wystarczyło dołożyć stopę i piłka była w bramce. Na pewno też takie asysty też cieszą, bo to na stadionie rywala, jeszcze na tym, można powiedzieć, starszym stadionie. To był chyba ich ostatni mecz, tak, albo przedostatni, coś takiego. I ta atmosfera w tym, w cudzysłowie, na tej trybunie blaszanej też taka była inna troszeczkę niż na pewno w tych nowoczesnych stadionach, co są teraz. Na pewno asysta też cieszyła, bo każdy też to docenił, a przede wszystkim partner, który zdobył bramkę, to docenił, że też ktoś mu tą piłkę wyłożył. Następny sezon, mecz u nas, Lechia, na której mecze wtedy sprzedawały bilety się fantastycznie, tworzyliście fantastyczną piłkę, dobrze się to oglądało, wygrana z Górnikiem Zabrze 5-1, tam strzeliłeś bramkę, później w Warszawie 3-0, no i nadeszły derby i niespodzianka, w 15 meczach rundy jesiennej Paweł Buzała mógł zagrać, zagrał w 14, nie zagrał w jednym derbowym, gdzieś tam wspominasz to, inaczej się to ogląda z ławki. Ja nie mówię, mówiłeś już, że nie ma żadnego żalu nigdy do trenerów, że cię nie wystawili, bo takie życie piłkarza, ale czy z ławki jest inaczej, czy coś... Na pewno na niektóre rzeczy nie masz wpływu, tak? Najbardziej się denerwujesz z ławki, bo co innego być na boisku, a co innego obserwować z boku i każdy, w cudzysłowie, czasem każdy do siebie mówi, a ja bym zagrał tak, ja bym zagrał tak. Na boisku inaczej wygląda, na boisku inaczej się czujesz, nie wiesz jak dany zawodnik się na boisku czuje i na pewno każdy tylko i wyłącznie może z ławki obserwować i czekać na tą szansę od trenera, czy wyjdzie, czy nie, lub po prostu trzymać kciuki, żeby ten co gra, żeby zrobili dobry wynik i na pewno łatwiej jest być na boisku niż siedzieć na ławce i oceniać, bo to z boku można ocenić, ale w środku na boisku całkiem inna rzecz. Później odszedłeś do Bełchatowa, twój powrót, później jeszcze półtora roku w Gdańsku, strzelałeś bramki, dołożyłeś m.in. w Pucharze Polski, dokładałeś w Ekstraklasie, ale Arki nie było na tym poziomie rozgrywek, więc historia derbów się kończy. Z tego okresu pamiętam jedną rzecz i myślę, że ty masz duży dystans i poczucie humoru. Czy Wojtek Pawłowski, który tutaj debiutował we wrześniu 2012 roku, czy on ci, nie wiem, dzwoni czasami i się pyta, Paweł, coś ci, kawkę ci zrobić, coś... Przecież ty go wypromowałeś. Ten człowiek w twoim debiucie obronił i twoi koledzy z Bełchatowa. Od razu nie róbmy, że to Paweł Buzała jeden strzelał tak, że Wojciech Pawłowski bronił. Przecież miał fantastyczny start. Na pewno tak. No, ja to żartowałem już kiedyś, jak mówiłem w wywiadzie, że trafiałem z Wojtka. Wojtek mnie tak nie bronił dobrze, bo przede wszystkim te strzały, które ja oddawałem, to Wojtek... szacunek dla niego, że wybronił, ale to były łatwe piłki do wybronienia. Nie mam kontaktu z Wojtkiem, ja mam duży dystans do siebie, można się z tego pośmiać, bo na pewno rzadko się zdarza, że zespół, który przyjechał, taki jak Bełchatów, stworzył tyle sytuacji, co my i jeszcze na dodatek jedna osoba, która grała kiedyś i nie wykorzystała żadna. Trochę było żartów, trochę było w cudzysłowie, że nie wygraliśmy tego meczu, smutno mi, bo te trzy sytuacje wykończyłbym, to była inna sprawa, ale nie mam nigdy tak, nie myślę, nawet nie rozmyślam, co by było, gdyby, czy komuś dziękować, czy nie. No, cieszę się, że ja umożliwiłem Wojtkowi taką promocję, ale on też sobie, myślę, że zapracował na to, że później trafił do włoskiego klubu, także nic mu nie odbieram, ale no, na pewno Więcej winy było we mnie niż szacunku i dobrego kunsztu bramkarskiego Wojtka. Śmialiśmy się tu wtedy do ciebie. Paweł, okazałeś się prawdziwym lechistą, nie strzeliłeś bramki, mimo że miałeś okazję. I właśnie prawdziwy lechista, Paweł Buzała, był waszym gościem. Dziękuję ci, Paweł, za rozmowę i w niedzielę trzymamy kciuki za Lechię Gdańsk. Dokładnie. Paweł jak zwykle optymistycznie nastawiony do derbów, zresztą trudno się dziwić po tym, co w tych derbach wyczynia, prawda? Dokładnie. Jest on historią naszego klubu, jest historią tych meczów derbowych, ale spójrzmy też na to, Wojtku, co przed nami, co w przyszłości.
Odwiedziłeś ostatnio Akademię Lechii Gdańsk. Z tego co wiem, Przemek Urbański radzi sobie wyśmienicie. Co tam się wydarzyło? Tak jest, byliśmy z wizytą u Przemka Dolnego, bo to jego pseudonim, tak znany jest w kręgach lechijnych. Przemek Urbański, trener jednego z roczników. Zapraszamy na nasz materiał. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj pierwsze z cyklu naszych spotkań z Akademią Lechii Gdańsk. Jest z nami trener Przemek Urbański. Witaj, Przemku. Cześć, Wojtku. Są z nami zawodnicy jednego z roczników. Przemku, oddam Ci głos. Kilka słów na temat, jaki to jest rocznik, kto go prowadzi, co tam robicie. Jest to rocznik 2007. Chłopcy trenują teraz aktualnie w tym sezonie w 2019-2020. Paweł Rosiński jest pierwszym trenerem, ja jestem drugim asystentem, natomiast w przyszłym sezonie jest zmiana head coacha, że tak powiem, i teraz będzie pierwszym trenerem Dawid Rzymiewski, ja będę mu pomagał. My trenujemy w szkole, która jest przypisana do tego rocznika. Trenujemy na Meissnera pod balonem. Co mogę powiedzieć, gramy zawsze, cała akademia gra ogólnie, że biorąc do CLJ-ki, gra z zespołami zawsze o rok starszymi. Także chłopcy mają po prostu tak, żeby mieli po prostu zwiększoną rywalizację. Nie? Tak to wygląda. Czyli można powiedzieć, że oczywiście stawiacie na rozwój, ale także chcecie, żeby chłopcy grali ze starszymi, co da im tą możliwość rywalizacji na wyższym poziomie niż ten ich rocznik, z którego faktycznie pochodzą, tak? Dokładnie. Akademia chce tak, żeby zawsze wiadomo grać silnym przeciwnikiem. Wiadomo, w Lechii są zawsze chłopcy wyselekcjonowani, to są chłopcy, którzy się wybijają w danym regionie. Także, żeby zwiększyć im rywalizację, gramy z chłopcami zawsze rok starszymi. Natomiast podstawą też naszej akademii jest to, że wyjeżdżamy na turnieje międzynarodowe, zagraniczne. Ten rocznik jest naprawdę rocznikiem, który progresuje dość mocno. Radzimy sobie, byliśmy teraz w Holandii, byliśmy w Szwecji, tam odnosimy gdzieś tam sukcesy, chłopcy robią postęp, gramy z dużymi markami, takimi jak Ajax, Juventus. Chłopcy się, wiadomo, obywają z zagranicznymi zespołami, z inną mentalnością, z inną nacją, tylko i wyłącznie plusy z tego wynikają, prawda? Czyli generalnie podsumowując, chłopcy grają tutaj swoje mecze ligowe z rocznikiem starszym od siebie o jeden rok. Tak. Poza tym grają w międzynarodowych turniejach ze znanymi firmami i generalnie ci chłopcy to wyselekcjonowana grupa z naszego regionu, która gra pod opieką w tym przypadku twoją, Dawida Rzymiewskiego i Pawła Rosińskiego. Dokładnie, w tamtym sezonie tak jest, tak to wygląda. My jako Lechia do U15 nie sprowadzamy, tak jak inne zespoły, zawodników, chłopców z Polski, dopiero jak jest CLJ-ka, coś tam się dzieje. Natomiast tu bazujemy na po prostu naszych chłopakach z naszego regionu, więc to jest też plus. Oni są na pewno, mają marzenia związane ze swoją drużyną, której kibicują od początku, więc w nich płynie tak prawdę rzecz biorąc biało-zielona krew. No. O to w tym wszystkim chodzi, prawda? Dokładnie. Budujemy gdzieś tą lechijną tożsamość, tak jak wy, tak jak kibice. Wszyscy jesteśmy jedną wspólną biało-zieloną rodziną, dlatego teraz zawołajmy chłopców, niech nam się przedstawią. Panowie, chodźcie do nas! No to po kolei, może od kolegi zaczniemy, powiedzcie tutaj do kamery, jak macie na imię? Wiktor Ziemiotkowski. Dominik Urbański. Alan Miśniewski. Wszyscy gracie u trenera Przemka, a także u innych trenerów. Wszyscy reprezentujecie biało-zielone barwy, więc zakładam, że waszą ulubioną drużyną jest Lechia Gdańsk, tak? Tak. Tak. Bardzo dobrze, prawidłowa odpowiedź, innej się nie spodziewaliśmy. Korekt. Tak jest. No to co, może trenerze, kilka przykładowych ćwiczeń. Chłopaki, dobrze, no to na potrzeby tutaj mediów. Dawajcie, jedziemy, żonglereczka, tak? Jedziemy. Chłopcy. Robimy prawa, lewa oczywiście. Głowa w górze, o to w tym wszystkim chodzi. Trochę czucia piłki. Jedziemy, głowa w górze. Prawa noga toczy piłkę, prawa noga toczy. Dawaj. Prawa cały czas. Lewa. Na mój sygnał zatrzymujemy piłkę czołem. Hop! Tak, i dawaj prowadzenie piłki. Prowadź. Prawe kolano, hop! Prowadzimy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, która wcale nie jest tajemnicą. Istnieje coś takiego jak DNA lechisty, jak przywiązanie do barw, jak chęć gry w tym klubie. I tu mamy najlepszy przykład. Za nami trener Przemek Urbański. Jest tam też Dominik Urbański, jego syn, a drugi syn Kasper Urbański trenuje już z pierwszym zespołem, także Lechia w rodzinie Urbańskich zawsze silna. Dla tych młodszych widzów, bo starsi na pewno pamiętają,
trener, który prowadzi te zajęcia, czyli Przemek Urbański, to nie jest przypadkowa postać, to jest były zawodnik Lechii, który po zakończeniu swojej kariery teraz pracuje w Akademii Lechii jako trener i realizuje się w ten sposób, dalej pozostając przy piłce, dalej pozostając przy naszej drużynie. I tak właśnie wyglądają treningi w Akademii Lechii Gdańsk. Wojtku, wiesz o tym, że w ligach zagranicznych dopuszczono w regulaminie, że można by ich zmiany, prawda? Oczywiście. W Polsce to nie przeszło, że nikt na to nie wydał gdzieś tam zgody, ale doszły mi słuchy, że najprawdopodobniej od pierwszej kolejki właśnie tej z Argentynia ma być czwarta zmiana i nie jako zawodnik, tylko podobno speaker ma wejść, jeżeli byłaby jakaś kontuzja, trzy byłyby wykorzystane. Czy byś podołał i wszedł na boisko, powiedzmy? Nie widzę żadnego problemu. Lechia jest zabezpieczona na taką ewentualność. Ma dwóch speakerów. Speakera pierwszego, niezastąpionego Marcina Gałka. Speakera drugiego, czyli mnie, który posiada takie same uprawnienia jak Marcin. A moje doświadczenie na boiskach pierwszej ligi i niższych pozwala mi sądzić, że podołałbym temu wyzwaniu. Powiedz mi w takim razie, jakbyś miał wejść i gdzie trener Stokowiec mógłby Cię tak, wiesz, gdzie mógłby Cię wpuścić, gdzie byś sobie najlepiej poradził? No? No to czy ja zaczynam od bramki, w 20 minucie obrona. Mojego wzrostu można powiedzieć. No ale ja jestem skoczny jak Michael Jackson, Jordan, jak to mieli rząd ścigany. Później końcówkę pierwszej połówki, nomen omen połówki, zagram w obronie, a później druga połówka, no to już mniej więcej środek boiska. I na koniec atak, a jak się atak, bramka w doliczonym czasie gry. I Marcin wchodzi na dobitkę wtedy, pod bramkę. No oczywiście, akcja dwójkowa. I o to chodzi. Zawsze. Nie dobijamy już Państwa. No nieźle, chłopaki, bawiliście się tam. Widzę, że już jesteś przymierzany na boisko. Ten Stokowiec powinien oglądać dokładnie ten program. Miejmy nadzieję, że ogląda już od pierwszego odcinka. A teraz mam, Wojtku, pytanie. Najładniejszy twoim zdaniem gol Lechii przeciwko Arce w Ekstraklasie to? Nie wiem, czy najładniejszy, ale moim zdaniem taki najsmaczniejszy i tu chyba nie będę oryginalny, bo wiem, że wielu kibiców również ceni tą bramkę. Czyli doliczony czas gry, totalna wojna i totalnie ranny na wojnie, zabandażowana głowa, Luka Wuczko w doliczonym czasie strzela bramkę na 2-2 i ten wyjątkowy smak tego, nazwijmy to, zwycięskiego remisu w doliczonym czasie, to coś, co na pewno zawsze będę wspominał. A ty? To było piękne. Luka Wuczko przyszedł do nieśmiertelności, przyszedł do historii Lechii Gdańsk. Ja jednak zostanę przy Pawle. Ten pierwszy gol z 3 października 2008 to niespodziewany 1-0. Spowodowało, że poznaliśmy smak radości po derbach radości późną nocą przy Traugutta, kiedy witamy zawsze piłkarzy biało-zielonych. Zobaczymy, jak będzie teraz tutaj na stadionie Energa Gdańsk. Miejmy nadzieję, że cieszyć będziecie się w domach, a my przygotowaliśmy dla Was subiektywny top 10 najładniejszych goli Lechii Gdańsk w meczach derbowych przeciwko Arce Gdynia w Ekstraklasie. Zapraszamy! I starała się zdobyć drugiego gola. To się, dodajmy, szybko udało, bo już 4 minuty później z wolnego Arkadiusz Mysona ponownie do piłki najszybciej dopada Paweł Buzała. Zgadza się, Arek ponownie uderza, strzela w słupek. Paweł Buzała znalazł się tam, gdzie powinien. Tego, co oczekuje od niego trener w polu karnym. Cześć się na takie piłki. Strzelił tak, jak powinien, znalazł się fantastycznie i nie do obrony uderzył i cieszyliśmy się z drugiej bramki. Thank you.
64. decydująca akcja Derbów Pomorza. Kapitalna akcja Pawła Buzały, świetna bramka, bez szans. Norbert Witkowski idealnie uderzył w piłkę. Paweł Buzała, to druga bramka tego zawodnika w Ekstraklasie, ale przede wszystkim gol, który przesądził o losach tego spotkania. Jeszcze raz widzimy, pomylił się tutaj Dariusz Żuraw, nie dał rady Tomasz Sokołowski. Wszystkie dotychczasowe spotkania wygrywała Lechia. I właśnie goście przeprowadzili już w 6 minucie piękną akcję, po której do siatki trafił Jakub Zabłocki. Podanie od Pawła Buzały i tak właśnie Lechia prowadziła na stadionie Arki w Gdyni 1-0. Już siódma, uwaga, siódma minuta doliczonego czasu gry. Nawet Paweł Kapsa jest w polu karnym przeciwnika, ale piłka trafia na głowę Krzysztofa Bąka. Zgrywa ją do Luki Wuczko i ten, od którego wszystko w tym meczu się zaczęło, Chorwat, doprowadza do wyrównania 2-2. Arbiter, pan Dawid Piasecki, miał prawo przedłużyć ten mecz o tyle czasu. Wspaniałe gole, na pewno w domach trwa teraz dyskusja, dlaczego jedna bramka była na miejscu siódmym, a nie na piątym i odwrotnie pewnie. Ilu kibiców, tyle opinii. Właśnie, Wojtku, kibice. No właśnie, kibice czekają na to spotkanie, mamy od Was sygnały, rozmawiacie o tym od wielu dni, tym bardziej, że sytuacja jest bardzo mocno nietypowa ze względu na wirusa COVID-19. Wiemy, że jesteście z drużyną, jesteście zaangażowani, wspieracie tą drużynę i zapraszamy na nasz kolejny materiał. Zobaczcie, jak kibice Lechii czekają na to spotkanie. Derby dla Lechii, kibicuję Wam z całego serca, murem za Lechią. Trzymamy kciuki w derbach za Lechię! Mamy swoje, biało, zielone! Trójmiasto jest nasze i Trójmiasto zawsze będzie nasze. Derby dla Lechii. Czasy są inne, ale emocje zawsze te same. Derby dla Lechii. Tym razem nie obejrzymy derbów na stadionie, ale jak zawsze sercem i duchem będziemy z naszą biało-zieloną drużyną. Murem za Lechią. Na zwycięstwo ligowe z Lechią Arka czeka od 13 lat. Jeszcze poczekam. Derby dla Lechii. Do boju biało-zielone. Pamiętajmy, cała Lechia zawsze razem. To co tu rozumie. My wierzymy tylko w PKS. Do boju biało-zielone. Derby dla Lechii. Trójmiasto jest nasze. Cześć, z tej strony Polski. Niedzielę oczywiście będę trzymał kciuki za biało-zielonych. Szkoda, że sprzed telewizora, a nie ze stadionu, ale jedno jest najważniejsze. Derby dla Lechii. A po meczu będzie fiesta. W niedzielnych derbach i w każdym kolejnym meczu trzymamy kciuki za biało-zielonych. Murem za Lechią. Za chwilę derby Trójmiasta. Wszyscy trzymamy kciuki i jesteśmy murem za Lechią. Murem za Lechią. Derby dla nas. Cały szczęście przyrody. Derby dla Lechii. Od 50 lat wierny Lechii. Na zawsze. Hugo. Cześć wszystkim. Trzymamy kciuki za chłopaków. Wierzymy w to, że wygrał w derbach Trójmiasta. Pamiętajcie, Trójmiasto jest biało-zielone. Całym sercem jestem z Lechią. Derby. Dla kogo? Oczywiście dla Lechii. Lechii Gdańsk, Jerzy Kruszyński, trzymam kciuki. A my swoje! Trener Gdańsk trzyma kciuki za biało-zielone. Murem za Lechią! Tutaj teraz w Sopot, 31 maja, derby w piłkarskiej ekstraklasie. Lechia Arka. Powodzenia, panowie! Murem za Lechią! Letnica jest z Wami, razem z Lechią, cały Gdańsk. Będą najdziwniejsze derby w naszej historii, ale mam nadzieję, że okażą się zwycięskie, bo Lechia
jest na zawsze w biało-zielonych sercach. Nie będzie nas na stadionie, ale będziemy, kochani piłkarze, z wami myślami, będziemy trzymać za was kciuki. Zawsze nad wami żółto-niebieskimi śladami. Amen. Hej Lechio, ostatnio wielkie przemiany na świecie, ale mam nadzieję, że w tym mieście nic się nie zmieni. Trzymam kciuki. Rugby czy piłka nożna? Dla nas nie ma podziału. Zawsze stoimy murem za Lechią Gdańsk, broniąc biało-zielonych barw. Panowie, jesteśmy z wami. Powodzenia w derbach! Mistrz Polski w rugby, murem za Lechią. Słuchajcie, mam nieźle głowy. Wszyscy już zwinni. Kamizelca biało-zielone, więc wszyscy murem za Lechią. Widzieliście, jakie są oczekiwania przed niedzielnym meczem? Również wy możecie wystąpić w kolejnych odcinkach głosem speakerów. Wystarczy, że zrobicie zdjęcia, jak wspólnie ze znajomymi, a może też sami, a może całymi rodzinami, całymi grupami przyjaciół oglądacie mecz Lechia Arka. Zdjęcia wstawcie na Facebooka pod tym filmikiem, oczywiście po meczu Lechia Arka, i w następnym programie pokażemy 10 najlepszych zdjęć, które pokażą, jak wspieraliście biało-zielonych przed telewizorami podczas meczu Lechia Arka. A mecz Lechia Arka w niedzielę o godzinie 17:30. Teraz na koniec jedno, ale zasadnicze pytanie. Kto wygra derby? Lechia!